ze względu na pandemię koronawirusa od kilku tygodni siedzimy w domu. No i skończyły się święta, więc przybyło nam trochę zbędnych kilogramów. Jak zacząć się ich pozbywać? Mam nadzieję, że podpowiedzą nam trenerzy fitness Adam i Angelika Golonkiewicz. Witam Was serdecznie. Witamy też Polę, przyszłą trenerkę fitness być może. Adam, od czego zacząć ćwiczenia i być może dietę? Przede wszystkim musimy zmniejszyć ilość kalorii, którą jemy. Najlepiej ściągnąć jakąś aplikację, na przykład Fitatu przez telefon i zapisywać sobie to, co po prostu codziennie jemy, tak? Czyli rano przed jem dwie kromki z masełkiem, wpisuję sobie w aplikację, piję kawę z mlekiem, wpisuję w aplikację. I potem tak naprawdę widzimy, jak nam to się wszystko zbiera, nie? Czyli jak na przykład przechodzę sobie z kuchni do sypialni i zahaczę o miskę z orzeszkami, tak samo to wpisuję, bo właśnie takie podjadania zaczynają nas gubić. Czyli samokontrola. Zaczynamy od samokontroli. Dobrze, a co z ćwiczeniami? Jak to wspomóc z ćwiczeniami w domu? No, nie mamy za dużego pola do popisu, tak? Więc musimy zrobić trening z użyciem własnego ciężaru ciała. Tak? Czyli to po prostu będą jakieś pompki, przysiady, wszystkie wykroki, zakroki, unoszenia bioder. Bardzo fajnie teraz można sobie zamówić taki zestaw gum oporowych i po prostu wykonać trening z gumami. Czyli ważna jest na pewno konsekwencja i systematyczność, tak? Przede wszystkim, bo wysokiej wagi to nie jest sprint, tak? Tylko to jest maraton. Do tego bym właśnie to porównał. Zrzucanie wagi, przede wszystkim najczęściej weekendy nam burzą naszą utratę wagi, bo zazwyczaj od poniedziałku do piątku wszyscy się elegancko trzymają, ale wybija piątek wieczór, czujemy ten luz po pracy, tak i się zaczyna. Jest piątek wieczór, jemy pizzę, w sobotę do tego jakiś alkohol, Czyli nie możemy sobie dawać dyspensy po prostu. Konsekwencja. Nie ma. I tak samo na przykład możemy sobie zjeść jakiś tam ten tak zwany cheat meal, ale to ma być jeden posiłek, tak? Czyli a nie cały dzień, tak? Albo cały weekend. Bo to wygląda w ten sposób, że jak zaczynamy w piątek wieczorem szaleć, potem jest sobota i niedziela, to tak naprawdę 3 dni w ciągu 7 sobie popuszczamy, tak? I to wygląda w ten sposób, że jak mam 4 palce, czyli poniedziałek, wtorek, środę i czwartek i włożę tutaj 3 palce pomiędzy te dni, to wygląda to w ten sposób, jakbyśmy w poniedziałek trzymali dietę, we wtorek nie, w środę trzymali dietę, w czwartek nie. No i to się tak wszystko po prostu ciągnie, tak? I to jest po prostu tak, trochę idzie w dół, trochę do góry, trochę do dół, trochę do góry i przez to po prostu kilogramy nie lecą. Angelika, jesteś w ciąży, masz małe dziecko, wiele kobiet tak naprawdę dostaje szału siedząc w domu z dziećmi, które nie mogą wyjść na podwórko się pobawić. Może właśnie tutaj, tak jak Pola, już zaczyna się nudzić, pomożesz nam i doradzisz, jak można zagospodarować ten czas ćwiczeń wspólnie z dzieckiem. Jak najbardziej, chętnie pokażę Wam parę ćwiczeń Polą właśnie, bo jak widzicie, już troszkę jej się nudzi. Także jeżeli Adam mógłby troszkę tę kamerę wrzucić, pokażę Wam pierwsze ćwiczenie, czyli przysiad z bobasem. Mój bobas waży 8 kg i jest to bezpieczna waga dla kobiet w ciąży, jak i zarówno dla kobiet, które nie są w ciąży. Wchodzimy w dół, zacinamy brzuszek, wchodzimy do góry, wypuszczamy powietrze. I magicznie pojawia się uśmiech u Poli. Czyli faktycznie działa to ćwiczenie. Można tak spędzać czas z dzieckiem, przyjemne, spożytecznym. To są ćwiczenia na pośladki, tak? Tak, to jest ćwiczenie na pośladki. Pokażę Wam 3 ćwiczenia na pośladki. Następne... Pośladki, bardzo ważna rzecz. Bobasę. Schodzimy w dół. Raz. Dwa. Trzy. Jest. I tak samo robimy z drugą nogą. 3. ćwiczenie to będzie unoszenie bioder. Tutaj musimy zjechać troszkę kamerką. Bobasa możemy dać sobie do przodu, na brzuszek. Myślę, że spokojnie nic nam się nie stanie. I do góry. Raz, dwa, trzy.
Jak to wygląda z powtórzeniami? Jak najlepiej, jakie serie robić? Jeżeli mamy, niestety nie mamy obciążenia zewnętrznego, tak? Albo jest to obciążenie małe, musimy tutaj wykonać dużo większą ilość powtórzeń, czyli ja bym celował 15 w górę, tak? I bym sobie tej objętości takiej treningowej dokładał z czasem, tak? Czyli bym na przykład robił po 15 za tydzień, czy na przykład za 2-3 dni robił 18, 21, potem bym na przykład kombinował z 5-sekundowym przytrzymaniem spięcia u góry. Niestety trzeba kombinować po to, żeby cały czas nasz organizm, nasze mięśnie cały czas zaskakiwać czymś nowym, aby to miało po prostu efekt, bo robiąc ciągle taką samą ilość powtórzeń i taką samą objętość, przestaje to nam po szybkim czasie dawać efekty. Widzę, że Poli się spodobało ćwiczenie, nie chce jej się już dłużej siedzieć, więc jeszcze na koniec pytanie, które może zmotywuje nas, leniuchów, do tego, żeby zacząć ćwiczyć. Ile potrzeba takich powtórzeń, żeby spalić na przykład porcję sernika, którego na pewno nie brakowało na polskich stołach podczas tych świąt? Ciężko mi odpowiedzieć, ile powtórzeń, ale bardziej bym liczył to na czas i 45 minut do godziny czasu takich intensywnych ćwiczeń to jest niestety taki mały kawałek serniczka, który ma między 300 a 500 kalorii. Nie brzmi dobrze. Przed nami ciężkie wyzwanie. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę, a Państwa motywuję do ćwiczeń i do pozytywnego myślenia przy tych ćwiczeniach, że kiedyś wreszcie będziemy mogli znowu wrócić na siłownię czy do naszych tradycyjnych zabiegów fitness, czyli biegania, jeżdżenia na rowerze.